Mariola, dużo wypowiadasz się, nawet u nas w wywiadach na temat Ewy Chodakowskiej i ja czytam te komentarze, które potem się pojawiają, że robisz to po to, żeby znowu się o tobie mówiło. Jak ty sobie z tym radzisz? No to trochę śmieszne, bo o mnie się mówi już 35 lat, to raczej pani, o pani Ewie się nic nie mówi. Pani Ewa raczej zrobiła swojego Facebooka, ale nie zasłynęła czymś wyjątkowym. Ja wprowadziłam jednak do Polski fitness, pierwsze książki na temat zdrowego stylu życia, więc na pewno nikogo nie kopiuję w tym kraju. Jeśli ktoś kopiuje, to mniej. I ja robię to, co robię, to jest moja po prostu misja. Nie prowadzę też butiku z tego powodu, na razie przynajmniej, na razie, ale uwaga, bo jak zacznę kopiować, to dopiero będzie, no żartuję. Więc z hejtem, w ogóle to, co już dawno mówiłam, zawsze hejt rzucam do śmietnika, do spamu, chociaż ostatnio przy okazji tego medialnego konfliktu, jak tu Państwo nazywacie, nastąpiło właśnie coś przełomowego, coś strasznego, bo fani pani Ewy są bezwzględni, to znaczy szantażują wręcz z narażeniem, Ciebie? Tak, z narażeniem życia mojego, no po prostu są tak obleśni. Ale jakie propozycje padły? Że na przykład ktoś mnie do wrzątku wsadzi i tak dalej i był to bardzo groźny SMS. No, to już aż SMS-y. Nie SMS, tylko na Instagramie informacja, ale żeby była jasność, ja się nie boję. Ja o prawdę będę walczyła zawsze i wszędzie, ponieważ w dzisiejszym życiu trzeba mieć kręgosłup, żeby mówić otwarcie o pewnych rzeczach. I to nie ma tu żadnego konfliktu, żeby była jasność. Nie ma między mną ani żadną kobietą w tym kraju konfliktu. Ja po prostu wyrażam swoje zdanie. I na zadane pytania Państwa ja szanuję Twoją pracę, czy każdego innego dziennikarza. Jeśli mnie dziennikarz pyta, ja po prostu odpowiadam na pytania i tyle. I mam do tego prawo, jestem ponad 35 lat w biznesie, 49 lat spędziłam w sali gimnastycznej i nie wyobrażam sobie, żebym siedziała cicho, jak widzę, że różne rzeczy złe się dzieją.